Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w Radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka kobuz Wojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska. A jak Czas na Igrzyska, to u mnie prawdziwa inspiracja. Myślę, że człowiek, który non-stop musi poszukiwać wyzwań. Już mówił o tych wyzwaniach przed Tokio. Teraz jest rok olimpijski, będzie Paryż. I nadal jest taki pełny i, no, że tak powiem. Stęskniony tymi igrzyskami, a tych igrzysk było sporo, bo u mnie pięciokrotny olimpijczyk, yy, mistrz yy, świata, dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy, Paweł Korzeniowski. Cześć. No właśnie, przed Tokio mówiłeś, że yy, stawiasz sobie wyzwanie, że 35 lat, że wa będę walczył o te igrzyska i tak dalej, i tak dalej, że chcesz siebie sprawdzić, że to sport wytrzymałościowy. Teraz jesteś. Trzy lata starszy. Tak, 39 lat. Yy, i, z, I znowu byłeś w tym Tokio i znowu tą poprzeczkę stawiasz wyżej. Z czego to wynika? Ja bardzo lubię się ścigać, bardzo lubię rywalizację i lubię stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Czuję się na siłach, zdrowie dopisuję. Zrobiłem sobie szereg badań, zrobiłem ogromne badania krwi. Wszystko pokazuje, że jestem w super dyspozycji. Więc stwierdziłem, dlaczego by nie spróbować i pobić rekord, bo jak wiemy, w sportach wytrzymałościowych sześciokrotnego olimpijczyka nie mamy Czyli byś był tym rodzynkiem. No właśnie, no bo szermierka strzelectwo to troszkę inne dyscypliny, tu jest sport wytrzymałościowy. Jeszcze kiedyś. Pamiętam, jak się mówiło, no, że pływanie to jest taki wczesny sport, prawda? Ty trochę burzysz te stereotypy. Tak, to się zaczęło zmieniać i na przykład dla mnie taką też inspiracją jest Brazy brazylijczyk 40 bodajże 2 lata już ma, Santos, pobił rekord świata w wieku 41 lat. A to mówił o tym Xavery Masiuk, jak był chyba właśnie, żeby się też pytałam o ten deadline u was, a chyba to się zmienia. To się zdecydowanie zmienia i no, kiedyś było tak, że ten szczyt formy takie, no to było 25 lat i większość zawodników już kończyła swoją karierę. Ja zdobywając tytuł mistrza świata miałem 20 lat. Mm -hmm. Więc 19 lat temu. Ale nadal ten sport sprawia mi dużo zabawy, frajdy, takiej chęć tej rywalizacji jest naprawdę bardzo silna. No, czuję się na siłach i Myślę, że trzeba spróbować. I chcesz spróbować indywidualnie, rozumiem, wystartować. Tak, indywidualnie na 100 Delfinem. Minimum to 51,67. Kiedy podjąłeś tę decyzję? Ja zacząłem, można powiedzieć, Pamiętam, tak. Pamiętam, że u nas cicho. byłeś i tak trochę o tym przebąkiwałeś. Tak, wystartowałem na Mistrzostwach Polski w listopadzie zeszłego roku. Popłynąłem jak na ten taki okres przygotowań, gdzie ja cały czas pracowałem. Trenowałem sobie dla, dla zabawy, zobaczyć po prostu startowałem w mistrzostwach polski Masters, tam też wyniki poszły yy, całkiem, całkiem dobre te wyniki były. No i postanowiłem, że jeżeli bym zaczął więcej trenować, bo ja tak trenowałem, w, yy, można powiedzieć, w kratkę. Do mm -hmm. tego jeszcze na mistrzostwach Polski byłem mocno podziębiony. Więc wszystko było na nie, ale mimo tego popełniłem dosyć zadowalający mnie wynik 53.17, to jest półtorej sekundy od minimum olimpijskiego. Wydaje się mało, nie wiem jak to u was jest, no bo... Tak, jeżeli bym był wypoczęty, na przykład była taka sytuacja, że ja dzień przed mistrzostwami od 7 do godziny 16 byłem na basenie, prowadziłem zajęcia. No, wróciłem do domu, zjadłem coś i o godzinie 17 czy 18 jechałem do, do Poznania, czyli 2,5-3 godziny czyli drogi. Czyli nie taka regeneracja jak za dawnych czasów. Więc to nie było tak, że ja przed startem tak jak wcześniej, masażyk, leżenie, odpoczynek, ładowanie węglowodanami, tylko ja tu od rana y, pracowałem, do tego byłem jeszcze podziębiony. Mhm. No, wszystkie, wszystko było na nie. Okay. No ale stwierdziłem, że no, skoro już tam pod Pojechałem, już się zgłosiłem na te mistrzostwa, no to już wystartuję. Wiedziałem, z jakiego poziomu startuję. Wiedziałem, że te treningi no, nie były takie, jak, jak powinny. Że tam była na przykład sytuacja, że też dzieciaki były chore w domu, no to wtedy nie trenowałem. Dużo wyrzeczeń innych, no przede wszystkim praca, no, która, no wiemy, jak to wygląda. No, że Żaden trening wyczynowca po takim treningu, no to większość z nas Mnie zazwyczaj spać. chodziła spać. Tak żeby się zregenerować, żeby się przygotować do kolejnego treningu, a ja tu zasuwałem w pracy. Więc mimo tego popłynęłem dobry wynik. No i to mnie nakręciło do tego, żeby spróbować jeszcze swoich sił. No słyszałem tam jakieś takie komentarze, że no, tam dziadziuś daj sobie już spokój. Strasznie y mnie denerwują takie komentarze, bo z drugiej strony wynik weryfikuje. Tak. A co za różnica? C c mam 39 lat, no Raczej po, oni powinni się martwić, że no 39-latek mm -hmm. ściga się z 20-latkami, którzy są w kwiecie wieku. Yy, mają swój najlepszy okres. A tu przychodzi, można powiedzieć, Dino i startując, skakuje do wody i zajmuje tam czwarte miejsce na, na stodelfinie w mistrzostwach Polskich po całym dniu pracy. No to tylko świadczy też e, o tym, że no, to pływanie no, mogłoby być troszeczkę na wyższym poziomie, bo na przykład tak jak e, zawodnicy pływaliby po 50 mm -hmm. sekund, no absolutnie w ogóle bym nie, nie miał takich myśli. Tak, okej, okay. a powiedz, czyli te mistrzostwa ma Masters można powiedzieć były takim punktem zapalnym w twojej głowie, że okej, okay, próbuję? Tak, myślę, że tak. Później jeszcze startowałem na, na innych zawodach też. Jeszcze lepiej nawet popłynąłem i to takie było, kurczę, no nie jest tak źle. Jeżeli bym w, przyłożył się do tego treningu, zrobił to wszystko tak jak trzeba, czyli dołożył do tego odnowę, mm -hmm. regularne masaże, Truszkę komory hipermaryczne, mniej, mniej pracy, więcej wysypiania, no to... Tak stwierdziłem, że moje szanse byłyby naprawdę bardzo wysokie. 51, 67. Ile ci na ten moment brakuje lub może ci nie brakuje? Myślę, to że wygląda? to jeszcze nie startowałem w mhm. tym roku. Pierwsze takie starty kontrolne chciałbym chyba zacząć od lutego. A na treningu? Nie. Na nie. treningu pływam dosyć szybko. Jestem okay. zadowolony. Pływam szybciej niż przed mistrzostwami Polski, które były w listopadzie zeszłego roku. No wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Na siłowni można powiedzieć, że jestem najsilniejszy w życiu, nigdy nie byłem taki silny, więc jeżeli chodzi o, o siłę, to jest doskonale. Natomiast więcej trzeba tego treningu takiego specjalistycznego zrobić, czyli ten kwas mhm. mlekowy, gdzie, gdzie już można powiedzieć, wymiotujemy na, na koniec tego treningu. Wiesz, jak to wygląda, bo też miałeś. Tak, czyli tak intensywnie, gdzie już trzeba przekraczać te granice. Dokładnie. dokładnie. O bazę I... przez 30, 30, nie, 20. Ile lat już masz zbudowaną tą bazę do No, Bazę, tlenową, nie? bazę tysięcy kilometrów <laughs> ziemi. Opłynąłem ponad 40 tysięcy kilometrów. O. Ja A mi... robisz takie statystyki? Liczysz to? Tak, kiedyś miałem bardzo dużo pytań, właśnie. Czy ile, ile tych kilometrów przepłynąłem w tej swojej karierze? I tak wow. kiedyś policzyłem, i na pewno to będzie już ponad 40 tysięcy kilometrów, więc opłynąłem ziemię. Czyli y, zapisujesz każdy trening, nawet ten amatorski. Znaczy, tak, to, tam... to liczyłem do momentu, jak jeszcze trenowałem zawodowo, czyli tam można powiedzieć okay. do Rio. Yy, policzyłem sobie średnio yy, ile, ki, ile tysięcy kilometrów robiłem rocznie, A, rocznie pomnożyłem okay. to przez ilość lat, no można powiedzieć że zacząłem pływać w wieku 8 lat, rozpocząłem naukę pływania, no 31 lat w basenie. No oczywiście nie liczę tych pierwszych przygód pływackich, no bo tych, tego metrażu tam nie było za dużo, ale... Ale myślę, że, że więcej jest tego metrażu, no bo później jeszcze ten triatlon i tak dalej, domyślam tak. się, że później takich statystyk dokładnych nie robiłeś. Tak, i... tak, już później nie, no ale no... Można powiedzieć, że ziemię opłynąłem i tu to daje sam fakt domyślałem, że 40 tysięcy kilometrów jest na liczniku. Brzmi, y, brzmi nieźle, a powiedz, y, no już tak troszkę y, tutaj zacząłeś y, opowiadać, jak zareagowało otoczenie pływackie, twoja rodzina, twoi znajomi, no nie wiem, rodzice, jak powiedziałeś, słuchajcie, szósty raz na igrzyskach, chcę spróbować. Na początku myślę, że to jest jakiś żart, <laughs> że mówię, gdzie ty Paweł, co ty... Co ty wymyśliłeś? Masz 39 lat, a ty się chcesz ścigać? Przecież to są młodzi zawodnicy. Nie, no daj sobie spokój. Ale to powiedziałem, że no, bardzo dobrze się czuję, że no, jestem w stanie to zrobić. I na początku nie dowierzali, ale mm -hmm. później jak zauważyli, że coraz więcej tych zawodów, że coraz częściej chodzę na ten basen, no to jednak stwierdzili, że... O kurczę, on to mówił na poważnie. <laughs> Żona tak sama zareagowała? Yy, tak, zrobiła, zrobiła oczy. Dzieci chyba jeszcze nie są na tyle, na tyle świadome, yy, bo mają 7-5 lat, więc okay. y, dla nich to są kolejne zawody, tata znowu gdzieś tam jedzie okay. i sobie startuje. Przyzwyczajili się. Tak, tak, znowu tata gdzieś tam startuje, znowu zawody. Mhm. Yy, ale żona tak, no, na początku zrobiła wielkie oczy. No teraz oczywiście mnie wspiera w tych moich przygotowaniach. Więc y, wsparcie mam ogromne. Teraz kwestia tylko realizacji tego treningu. No Byłoby super, bo byś był pierwszy w sport, sportach wytrzymałościowych. No Tak jak mówiłam, zdarzyło się to w Szermierce i w Strzelectwie. W Pływaniu chyba już były takie sytuacje. Z tego co wiem, ostatnio widziałem właśnie takie statystyki: to czterech zawodników historii mhm. świata było na sześciu igrzyskach. 24 lata. Bo igrzyska co 4 lata. Tak, tak. 24 lata w formie olimpijskiej. No właśnie. Ży życzę każdemu. No ja podziwiam. <laughs> Powiedz mi, jak, jak wygląda Twój tydzień, dzień treningowo teraz? Jeżeli mówisz, że wcześniej ta regeneracja była właśnie taka trochę zaburzona. Jak teraz wyglądają te, te, te właśnie Twoje treningi? I czy nadal pracujesz, pracujesz mniej? Jak to wygląda? Nadal jeszcze pracuję, więc no tutaj czekam też na oficjalnego jakiegoś sponsora, który pomógłby mi w tych przygotowaniach, żebym, no wiadomo, no mam rachunki do opłacenia, mhm. no też nie mogę rezygnować z tej pracy, więc no czekam, czekam na pomoc którą dostałem też od swoich ludzi z piątego stylu, którzy tak jakby dali mi na rozruch na to, żeby się ruszyć. To jest twoja szkoła pływania, tak? Tak, piąty styl. Właśnie trenuję mastersów. Teraz zmieniamy masters na szarki, więc będziemy się nazywać szarki. Bo to są ludzie, którzy mają taką samą zajawkę na, na pływanie jak ja. Też kochają sport. No i ja też to robię... Z... Można powiedzieć dla zdrowia. No też lubię czuć się w super dyspozycji, być silnym, zdrowym facetem. Czyli taka społeczność, która, on, ta społeczność twoja, twojej tak. grupy na razie cię wspiera? Tak, na razie mnie wspiera. Są tam, prowadzę już jakieś rozmowy, ale zobaczymy, czy dojdzie do finalizacji. Dobra, no to jak wygląda twój dzień? Ile godzin w basenie? Ile tych treningów w tygodniu? Jakbyś to porównał z tymi przygotowaniami wcześniejszymi? Tyle samo, więcej, mniej. treningu robię mniej więcej około 10-11 w tygodniu. O, no to tak. Trening to już nie jest to, że pływam 8 kilometrów, tylko przepływam maksymalnie 2,5-3 kilometry, ale ten trening jest bardzo jakościowy. Okej. Okay. Czyli ja pływam dużo tempa wyścigowego. Jeżeli chcesz pływać w tempie takim jak na zawodach, trzeba to robić na treningu i taki jest mój cel, tak, tak trenuję. Zmieniłem w ogóle o 180 swoje myślenie na temat tego treningu. Bazę można powiedzieć już mam zrobioną. Wystarczy trochę tego treningu tlenowego. Jednak bardziej się trzeba przyłożyć do tego treningu beztlenowego. Czyli wynika to z, z tych wypływanych kilometrów, czy generalnie jest tendencja do takiej zmiany treningowej? Też jest tendencja do tego, że w takim wyścigu właśnie, który trwa około minuty, tak naprawdę tego tlenu jest tam około 20%. Mm -hmm. Więc no, można powiedzieć, że jedna piąta tego treningu, no to powinna być tlenowa, reszta to jest takie tempo wyścigowe, sprinty, pływanie oporowe. No i tym się, tym się kieruje... Kto jest twoim trenerem? Sam siebie trenuję. Czyli, że tak powiem, z tych lat doświadczeń, z tych wszystkich spisanych treningów i statystyk sam stworzyłeś taki plan treningowy. Tak, mam swój plan treningowy. No, doświadczenie mam ogromne, więc widziałem... No, sam trenujesz ludzi. Tak, więc... sam trenuję, staram się to robić jak najlepiej. Wiem, co jest dobre, jakie błędy popełniałem. No po prostu uczyłem się na tych błędach, które popełniałem, można powiedzieć, latami... W poprawiałem, upgradeowałem to wszystko mm -hmm. do tego, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz. Ale jak nie masz tego trenera, który stoi, wiesz, na tym basenie z tym batem. I no jednak ja miałam wrażenie czasem, że sama obecność tej osoby, która czasem, wiesz, jakieś odcinki jedziesz, ty wiesz, co masz robić, masz zegarek i prędkość kontrolujesz, ale z drugiej strony, sama obecność tego trenera nie masz wrażenia, że czasem tego potrzebujesz? Że jak tak, jesteś czasem, sam dla siebie? Czasami tego potrzebuję i właśnie takim moim trenerem będzie Marcin Cieśla, którym razem mamy właśnie tą grupę. Yy, piąty styl szarków, tak? Yy, już mamy zaplanowany obóz w kwietniu na Teneryfie, więc tam będziemy robili sobie ostatnie szliwy, będziemy mm -hmm. się nagrywać, będziemy analizować wszystko, co się da. Czyli on jest taką osobą, co stoi z batem. Znaczy z Batem. Znaczy no, yy, że tak. Tak, bo to jest osoba, która powie, na przykład, tak, poprawić to, a mm -hmm. spróbuję trochę rękę inaczej ułożyć. Raz za czas przychodzi właśnie na taki mocniejszy trening, mnie nagrywa i wtedy właśnie podpowiada, daje mi jakieś wskazówki, co ewentualnie można by było zmienić, żeby poprawić tą pozycję na wodzie. No ale nawet chyba tak, żeby czasem zmotywować, no bo domyślam się, że nie zawsze się chce. Czy ty jesteś taką osobą, której zawsze się chce? Znaczy... Czy teraz Sam, już, jest, masz już tak? Jestem tak zmotywowany, okay. że nie trzeba, nie trzeba mnie motywować. No oczywiście czasami przyjdzie jakiś gorszy dzień, mm -hmm. gdzie wiadomo, no mówię sobie w głowie, a nie chcę mi się dać sobie spokój, może połóż się w tym łóżku dłużej, wyśpi się porządnie. Ale to jest dosłownie prze, przez kilka sekund od razu staję, zabijam te myśli, staram się je odłączyć. Jak już wyjdę z mieszkania, no to od razu ten, ten mental wraca i wiem, co mam robić. A jak ta społeczność pływacka zareagowała? Mówią Paweł, super. Trzymamy kciuki, czy raczej gość, weź, odpocznij. Raczej e, są zdania takie, że super, ciśnij, pokaż mm -hmm. młodym jeszcze na co cię stać. Ale też są takie wydźwięki, właśnie 39 lat, no co, nie ma szans w ogóle, gościu. Ja to uwielbiam, takie, takie gadania, bo to. Ale to zwiększa tylko... rywalizację w kraju, nie? Tego tak. medalu dawno nie było wpływaniu, więc. Dokładnie, więc, no, żeby pojechać na igrzyska, no będą musieli się naprawdę bardzo postarać. Mhm. No to na pewno też napędza rywalizację, więc z jednej strony w jaki sposób im pomagam, motywuję ich bardziej do, do pracy, ale z drugiej też nakładam na nich presję. I też y, sam chcesz, bo rozumiem, y, czytam w jakimś swoim wywiadzie, że dwóch zawodników musisz być w dwójce w kraju, tak? Tak, w dwójce w kraju. Nawet jakbyśmy w trójkę zrobili, no to jedzie dwójka uh -huh. najszybszych z minimum. I jak zrobisz tą, y, tą kwalifikację olimpijską, to minimum, no to wchodzisz do centralnego szkolenia? Jak to wygląda? Tak, wtedy prawdopodobnie dołączę do kadry, będę mógł jeździć z nimi na, na zgrupowania. Ja już też mam jakiś, będę miał pewnie swój. A chciałbyś? System. Czy lubisz sam no właśnie, trenować? Nie wiem, czy bym chciał, bo czasami mam wrażenie, że oni chcą trenować, ale tak nie do końca chcą zdać siebie wszystko. No bo... Może nie wszyscy zawodnicy, Oczywiście. tak, ale yy, ja już bardzo dużo zawodników w kadrach przerobiłem, którzy chodzili i narzekali, że oni już nie mają siły, a że to takie. Minimalistyczne takie zapędy. Ja to zawsze marzyłem o tym, żeby zostać Mistrzem mhm. Świata, i to było dla mnie priorytet, że tam zdobycie tytułu Mistrza Polski ok, jest fajne, ale to jest po prostu kroczek w kierunku tego, co, co chcemy osiągnąć jeszcze dalej. No, myślę, że to też jest tak inaczej, jak ty teraz sam masz ten cel, nie jesteś w tym centralnym szkoleniu, no to nie ma drogi na skróty, nie pojedziesz na zgrupowanie, żeby być, a niektórzy czasem zdarzają się, tacy zawodnicy, którzy no, fajnie, mam plan dnia, y, mogę sobie pograć na komputerze, jest jakieś stypendium, miałam takie wrażenie. Y, też mówię, tak że jest. nie wszyscy, ale są właśnie przyzwyczajeni do tego bycia, a tutaj jednak ty walczysz o sponsora, sam sobie finansujesz, bo ty chcesz być na tych igrzyskach tak y, w Paryżu. Więc motywacja moja jest zdecydowanie większa. Mhm. I no ja wiem, co mam zrobić, żeby to osiągnąć. A jak już osiągniesz, to powiedz, y, sam wyjazd dla ciebie już będzie satysfakcjonujący? Oczywiście, jeżeli bym pojechał, zrobił to minimum, to na pewno wyznaczyłbym sobie kolejny cel, czyli mm -hmm. nie wiem, półfinał, finał igrzysk, ja zawsze stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę y, i wtedy, jeżeli się osiąga taki cel, no to, jest, to ta satysfakcja jest y, ogromna. Co jest najtrudniejsze teraz w tych twoich przygotowaniach? Obecnie to, że jeszcze pracuję. Okay. To, że jeszcze po takim bardzo mocnym treningu zostaje kilka godzin na basenie, prowadzę zajęcia. No staram się już to, tak jakby odcinać te zajęcia i od momentu, nie wiem, tam od marca skupić się z totalnie w 100% na pływaniu. Czyli będę trenował tak jak kiedyś. Robił trening, po treningu zjem porządne mm -hmm. śniadanie, będę spać. Dokładnie, będzie to system. Takiego zgrupowania. Ale to też chyba może denerwować trochę ludzi, że z jednej strony oni mają podane wszystko na tacy. Mówię o, o zawodnikach, takich w centralnym szkoleniu. Mają czas na odpoczynek i skupiają się tylko na treningu. A ty robisz wszystko dookoła i ścigasz się jak równy z równym. Tak jest. To jest y, dla mnie. No jednak też... z innego poziomu trochę startujesz w tym tak, momencie. Tak, dla mnie jest zdecydowanie cięższe, ale traktuję to też jako taki BPS, mhm. czyli to te treningi plus praca to też na pewno jest ogromny wydatek energetyczny. BPS to tylko wytłumaczę bezpośrednie przygotowanie startowe. Tak, więc traktuję to jako taki robienie bazy, chodzenie po basenie no to ja też około myślę, że 10-15 kilometrów Codziennie robię. To później, jak z tego, że tak powiem, zrezygnujesz, tak, no to powinno to będzie, wystrzelić. Tak, jaki to będzie bodziec, jaka to będzie bodziec regeneracyjny, jak nagle nie będę musiał yy, pracować, tak? tylko będę to po prawda. prostu skupiał się tylko na treningu, więc yy, to będzie taki doładowanie. tak mhm. A jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. Yy... W, czy w jakichś aspektach widzisz, że jesteś, no masz tak imponującą i długą tą karierę, lepszy, a w jakichś aspektach na przykład słabszy? Jak to, jak to oceniasz? Siłowo na pewno jestem lepszy, najsilniejszy w życiu, mm -hmm. jeżeli chodzi o wytrzymałość taką siłową. To jest naprawdę doskonale, tylko trzeba to jeszcze przenieść na wodę. Yy, no to też potrzebuje troszeczkę czasu, żeby to wszystko się zaadoptowało. Wydaje mi się, że cały czas jakby staje się lepszy, może ta regeneracja już nie jest taka jak kiedyś, gdzie, gdzie dosłownie po jednym takim supermocnym treningu wstawałem rano można powiedzieć, że byłem praktycznie wypoczęty. Musisz i zapytać tego razu... Brazylijczyka, co robił. Na pewno bardzo skupiał się na regeneracji, bo gdzieś okay. też tam mówił tak, że rozciąganie, właśnie wchodzenie do zimnej wody saunowanie. No, wszystko, mam wrażenie, co jest że wasza z woda z rana zawsze jest zimna. Nie, nie. Mamy cieplutką wodę, 28 stopni w basenie, więc teraz to się wskakuje super, jest super ciepło. Taka zimna woda, to jest 26, to wtedy jest tak nieprzyjemnie, bo to przez kilkaset metrów jest nam zimno, zanim tak. się rozgrzejemy, a w ogóle w sprincie to już w ogóle jest, im cieplejsza woda w basenie, można powiedzieć, tym lepiej. Takie 28-29 okay. dla sprintu to jest super, bo ja mam wtedy dłuższe przerwy i będąc w tej wodzie ja tak nie marznę. Czyli siłowo uważasz, że jesteś najmocniejszy? Jedyne co musisz zwrócić, zwracać uwagę na tę regenerację, bo tak. jednak trwa ona dłużej? Zdecydowanie tak. I no to już jednak, no nie mam 20 lat, ten poziom testosteronu pewnie też już jest mniejszy. Dlatego no, muszę skupić się na mhm. tych aspektach, które powodują, że, że będę mógł się regenerować. Im szybciej się zregeneruję, tym będę mógł szybciej pływać. I my się na chwilę zregenerujemy, więc krótka przerwa i wracamy po przerwie. Porozmawiamy o wspomnieniach, bo też jest ich całkiem sporo, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. Agnieszka Kowoz-Zawojska, druga część audycji. A u mnie nadal jest Paweł Korzeniowski, który zapowiedział tutaj walkę o szóste Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w tym roku. Ale Paweł, już przez, chyba już kończyłeś tą karierę. Jak tak. to wyglądało? Czemu ty, z czego to wynika? Opowiadaj, czy to jest taki trudny proces? Też Masz jakiś deadline? Yy, ja kończyłem swoją pierwszy raz karierę w 2016 roku. Później trenowałem po Rio. Trzy, tak, po Rio. Yy, trzy lata trenowałem triatlon i później stwierdziłem, że znowu spróbuję się zakwalifikować do Tokio. To się udało. I teraz yy, znowu można powiedzieć, że taką karierę zawodowca zawiesiłem yy, na kołku. Trenowałem sobie, trenowałem, startowałem w mastersach, czyli mistrzostwach polski masters. No, i cały czas gdzieś ta forma, jakąś tam można powiedzieć, w jaki sposób ją utrzymywałem, i stwierdziłem, że jeszcze raz w sumie spróbuję swoich sił i chętnie dostałbym się do tego Paryża. Czy jak dostaniesz się do Paryża, jest szansa, że zakończysz karierę i ją odnowisz, czy już, już też jakby było tych sześć igrzysk, to jest dla ciebie enough sześć, to będzie wystarczająco. Zdecydowanie. A powiedz mi, czy, czy to też wynika z takiej trochę mentalności, że ciężko się pożegnać z sportow sportowcą, z tym wyczynowym sportem po prostu? Jak ty to widzisz? Myślę, że też tak jest, że Czy tobie? Tak ogólnie chyba w, w sportowcom jest ciężko się tak pożegnać, tak nagle, z dnia na dzień, jak pamiętam właśnie po, po Rio, jak powiedziałem, że już nie będę trenował, mhm. To nagle, <laughs> nagle, przepraszam, taką odczułem pustkę. Okej. Okay. No takie, myślę, że jakieś takie stany depresyjne nawet mogły być. No wiemy, jak to wygląda po takiej zawodowej karierze. Nagle kończymy startować i tak jakby wszyscy o nas zapominają. Okej. Okay. I, co, I co, jak teraz z perspektywy czasu mówisz, że to mogły być jakieś stany depresyjne, to jak ty się czułeś, nie wiem, w domu siedziałeś i... Nie wiem, nie mam nic do roboty, czy jak to wyglądało z tak, twojej tak, perspektywy? Tak, tak, jakby ten dzień y, był i, zupełnie inaczej wygląda, tak, jakby był bez, bez celu też, tak. No mm -hmm. szedłem do pracy, wracałem i tak codziennie, i to było takie, można powiedzieć w jakiś sposób nudne, nie było tej adrenaliny, nie było tych wywiadów, nie było planu treningowego, ułożenia sobie na pół roku wcześniej, co trzeba dokładnie zrobić, no i taką się odczuwa pustkę i tak. Miałem wrażenie, że, że, że tego nie ma, że, że nagle jest nowe życie, inne. I choćby Fels, no też, też miał ten, ten sam stan. Czy nawet ostatni Adam Pity też się przyznał, że tak. też miał stany depresyjne, czy może nawet depresję, że też odczuwał to nagle, że gościł dwa złote medale na igrzyskach olimpijskich. on nagle czuje się, że, że ma pustkę, że Ale jest w Ale wrócił, tym prawda? Tak, wrócił teraz i trenuje. Czy Kyle Dressel, który też jest mistrzem olimpijskim, i z tego nawet co gdzieś tam zauważyłem, że oni sobie razem wrócili, okay. razem trenują, więc na pewno jak się zacznie mówić o tym, że, że są takie stany depresyjne, że, że jest nam smutno, że jednak to, to życie inaczej wygląda, no to jak się rozmawia z taką drugą osobą, to nagle jest to porozumienie i nagle jest nam dużo łatwiej z tym funkcjonować dopiero później układam sobie plan, jakoś zmieniamy tą mentalność w tej głowie i życie nagle staje się kolorowe. A jak ty przeczytałeś, bo pamiętam ten post właśnie jego na social mediach, na Instagramie o tej depresji, to tak pomyślałeś sobie o kurcze, nie jestem sam? czy Tak, że w jakiś sposób, podobnie, że tak, że, tak się wydaje, się że to jest ty... człowiek ze stali, że mm -hmm. jest niezniszczalny, że gdzie on tam same mistrzostwa olimpijskie, a taka osoba też później odczuwa pustkę i to też mnie w jakiś sposób zmotywowało, że on pokazał, że on wrócił i że chce pokazać jeszcze raz, że mimo tych problemów nadal, nadal funkcjonuje. Widać, że tej głowie już jest troszeczkę inaczej. Ta mentalność on już nie musi nic udowadniać. On tak. po prostu chce. On chce się tym bawić, on kocha się ścigać i w sumie. Moje podejście jest teraz też takie same. Już nie ma tej presji, że ja muszę ten medal zdobyć, że ja tam walczę o, o te medale. Że to też można funkcjonować w taki sposób, że walczy się o tą przygodę. Co wyjdzie, to wyjdzie, ale że to jest nadal taka fajna zabawa i tak jakby już nie ma tej presji na tych barkach. I trochę yy, ten dołek, że tak powiem, pomógł, myślisz. No rozmawiamy teraz o tobie, tu był fajny przykład ze świata sportu i no mówię z totalnego topu, że taki dołek pomaga właśnie znaleźć ten cel nie tylko w tym wyniku? Tak, także że nagle oczywiście trzeba rozmawiać, tak, nie wolno się zamykać z tym tematem, bo to wtedy się nawarstwia i ten problem robi się coraz większy. Dobrze jest sobie z kimś porozmawiać, powiedzieć o, o takich sytuacjach. I wtedy też to jakby samo zrozumienie siebie i tego Boże po co ja tą presę mhm. sobie nakładam po co ja te, te wszystkie medale i tak dalej że ja muszę komuś y, udowadniać coś wtedy staje się tak takie prostsze Przyjemniejsze, nagle robimy to tylko dla siebie. Nie musimy nikomu nic udowadniać, i to jest super. A powiedz mi, Ty sobie z tym poradziłeś, właśnie z takim myśleniem sam nie wiem, ze wsparciem rodziny, nie wiem, korzystałeś ze specjalisty, czy musiałeś po prostu się z tym, że tak powiem, przespać? Jak to wyglądało u ciebie? Pamiętam, jak zacząłem współpracę z psychologiem w 2012 roku i myślę, że nadal z tego korzystam. Mhm. Pół roku taka współpraca yy, mi zajęła i widzę teraz ile korzyści mogę teraz czerpać z tego, jak sobie głowę ułożyć, co trzeba zrobić mniej więcej, żeby, no, żeby przede wszystkim ze sobą rozmawiać i siebie zrozumieć. To naprawdę bardzo pomogło i do teraz z tego korzystam. Okay. To jest mega, mega sprawa i takie właśnie... Kiedyś też myślałem, że a, pójdę do psychologa, to jestem jakimś świrem. Tak. Że to takie to jest... Nie, nie, u mnie wszystko z głową jest bardzo dobrze. Ja tu nie mam żadnych problemów emocjonalnych. Nie jestem jakimś właśnie takim świrem. Yy, ale to się naprawdę przydaje. Taka rozmowa ułożenie sobie kilku rzeczy yy w głowie. Zmienia totalnie mentalność. Czyli podczas swoich najlepszych wyników sportowych nie korzystałeś z tej nie. pomocy. Dopiero do... później przy, woka... no przy tym dołku, że tak powiem. Tak, tak. To było takie właśnie, że no wtedy tak jakby zgodziłem się na to, mówię: No cóż, mam do stracenia. I to mhm. była jedna z lepszych decyzji, które podjąłem. A myślisz, że. No bo właśnie, człowiek się uczy na błędach, sama wiem z doświadczenia, że też jak jest dobrze, to nie myślimy o tym, że, że trzeba korzystać właśnie z innych tutaj pomocy. Myślisz, że nawet jak jest dobrze, zawodnicy właśnie powinni też korzystać z tych psychologów, czy jak to wygląda jak teraz? Jak najbardziej tak. Yy, każdy... Żałujesz, że ty tego nie zrobiłeś, załóżmy? Wydaje mi się, że gdyby mi to przedstawiono w inny sposób, inaczej bym na to zareagował. Mhm. Też może nie była taka mentalność ludzi raczej w tamtych latach, no to, nie, to było takie, to nie było modne to rozmawianie prawda. z psychologiem. To było, Boże, nie, no, ja jestem świrem, skoro muszę. Wstyd było się przyznać, nawet tak, wśród tak, że... społeczności tej sportowej, nie? I teraz taka świadomość ludzi jest zupełnie inna. I to już nie jest taki temat tabu, o tym się rozmawia, o tym się mówi I, i bardzo dobrze, bo jednak naprawdę bardzo wiele osób ma takie problemy mentalne. I trzeba rozmawiać, trzeba mówić o tym, wtedy jest no, zdecydowanie łatwiej. Czy, yy, czy właśnie ten czas po Rio był takim dla Ciebie najtrudniejszym momentem w tej całej karierze? która się jeszcze nie skończyła. To był jeden z, na no, taką sytuację miałem też w 2012 roku, gdzie tam złamałem nogę. Odeszli sponsorzy. Ja zarabiałem bodajże 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. No to wiemy, co to jest za kwota, no że w mhm. Warszawie za 2,5 tysiąca, no to niekoniecznie da się przeżyć tak. i tu jeszcze do tego trenować zawodowo. Tam się rozstałem z narzeczoną, no wszystko było na nie, no po prostu cały świat był przeciwko mnie i, i to mnie też na pewno bardzo zdołowało, że no, mimo tych ciężkich chwil, no nie miałem nikogo przy sobie, to okay. było takie mega, mega dołujące, ale postanowiłem, że, że się nie poddam i zacząłem właśnie współpracować z psychologiem, to mi, to mi pomogło potrafi nauczyć się zmieniać tą negatywną energię, zamieniać ją na coś korzystnego, co mi pomagało bardzo w treningu, czyli te wszystkie złe emocje wyrzucałem wtedy je w treningu, tak jakby oczyszczałem No właśnie, siebie. chciałam się spytać, że y, czym był ten trening w takim okresie? to był takim oczyszczeniem, też takim y, pomocą dla głowy. Te okay. endorfiny, te takie dobre wykonania zadania, to mi pozwolało, że tych endorfin było coraz więcej. Czyli było I... tak, że trochę trening był dla ciebie takim właśnie terapią. ukojeniem, a wracasz do domu i tak mówisz, Boże, gdzie ja jestem? Y, tak, właśnie takim ukojeniem i dzięki temu lepiej się czułem, bo... Czułem, jakby widziałem znowu jakiś cel w życiu, no i ta, to poukładanie sobie tych spraw w głowie, to mega, mega mi pomogło i no, korzystam do teraz z tych, mm -hmm. tych wszystkich doświadczeń, które miałem. No były to ciężkie doświadczenia, ale jeżeli się uczymy na błędach i, i to później zamieniamy w coś dobrego, to myślę, że było to warte tego. Słuchaj, czy wygląda na to, czy w życiu kręci cię coś bardziej niż pływanie? Bo mam wrażenie, że wszystko... Piłka nożna. Naprawdę? Uwielbiam piłkę nożną, jestem fanem, ogromnym fanem Liverpoolu. Oje, a polskiej reprezentacji? Yy, co wobec... tam, powiedz mi, dorać im coś? Yy, co bym im doradził? No żeby grali tak, jak kiedyś za dzieciaka. Ubierali, dostali koszulkę, yy. ubierali orzełka i, i czuli się dumni. Okay. Żeby wrócili do, do tego myślenia jak kiedyś, jak pierwszy raz zostali powołani do kadry, jak mieli te 19, nie wiem, 20 lat, może troszkę więcej. Jak dostali to powołanie, to nagle... Wow. Wow. Że... Mam tą koszulkę, Coś jestem w kadrze, siebie, gram nie? dla Polski. Czyli... Żeby wrócili mentalnością do tego... I, Będzie dobrze. i im odpali. Słuchaj, czyli tak naprawdę sport. W życiu najbardziej kręcicie sport. Tak, ja jestem sportowym świrem. Okej, okay, czyli, yy, czyli piłka nożna troszkę nad pływaniem? Czy jak to wygląda? Yy, tak, Be w wolnych chwilach, jeżeli jest taka możliwość, to oglądam każdy mecz Liverpoolu, jak jest możliwy. Czasami nawet jeżdżę na mecze. Okay. Sprawia mi to ogromną yy, Ogromnie dużo radości, czuję tą energię wtedy od tych kibiców od tej drużyny. To jest takie dla mnie ładowanie baterii. Ja to po takim meczu to jestem naładowany naprawdę na, na dłuższy czas energetycznie i, i jeszcze jak mojej drużynie idzie lepiej, to już w ogóle same dobre myśli chodzą po głowie. Czy żałujesz, że w pływaniu nie ma tylu kibiców, co, co w piłce nożnej? Z no takiej społeczności. Bardzo by było super, gdyby właśnie pływanie było takim sportem, można powiedzieć, narodowym, tak jak mhm. jest w Australii. W Australii ponad 90% osób potrafi pływać. No Wiadomo, tam jest wszędzie woda. A u nas na Mistrzostwach Polskich, jak to wygląda? No, ostatnio jest na lepiej. Mistrzostwach Polskich no, byłem zażenowany, że okay. tak powiem. Trybuny miały no, kilka tysięcy. Z jednej strony byli sami zawodnicy, z drugiej strony, pamiętam, na pierwszym Róginę. dniu finałów dwie osoby. Okay. Więc pod tym względem no, to była śmietanka. tragedia. W ogóle nie było żadnej atmosfery. No, ja szedłem, miałem wrażenie, że jestem na treningu. No, no, ja, lubię, ja lubię publikę, ja lubię mhm. tych kibiców, lubię ten hałas, to mnie jakby nakręca do jeszcze lepszego działania. Czemu że jest? tak jest? Jak myślisz? No, brak Promo... Propagowania tego pływania, no, okay. że, że to Ale jest mam jednak wrażenie, taka super że dużo osób pływa. No, jak bardzo patrzę, dużo osób Nawet pływa. jak patrzę na wasze social media, no to yy, też nawet ostatnio widziałam yy, influencerkę Kasię dobrze, bo ją ja tak, obserwuję. Kasia, Kasia ona Balska, tam tak, nas do, 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 do się szarku. zajmuje. I, I nawet ona fajnie to pokazuje, że taka osoba... Amator, tak, no ona co prawda mocno trenuje, ale właśnie się zajawiła tym pływaniem mocno, tak. nie? Pływanie ogólnie teraz na basenie po pandemii jest tak jakby wysyp. Bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi chodzi pływać. Ja to widzę, no przesiaduję na, na basenie praktycznie codziennie i widzę, że tych ludzi coraz więcej pływa i nie wiem, czy to jakaś świadomość też się u ludzi otworzyła po, po pandemii, że jednak zdrowie jest bardzo ważne, a pływanie mm -hmm. jest według naukowców najzdrowszą dyscypliną sportu na świecie. No tam pracuje ponad 90% mięśni. Można S wcześniej zacząć. Można nie? wcześniej zacząć. Można przyjść dosłownie w każdym momencie na basen. No, nie jest to drogi sport, wystarczy strój, czepek, okularki i już można skoczyć do basenu. No i przede wszystkim prozdrowotnie. No tutaj nie ma bezpośrednich oddziaływań na stawy, czyli na przykład takie bieganie, gdzie tak. no bolą kolana, piszczele, kostki, biodra. Ty wiesz co Wpływaniu... najlepiej po triatlonie. Tak, trenowałem i miałem dwa razy podejrzenie złamania i mimo tego, że jestem... Tak. Okay. Mimo tego, że jestem sportowo bardzo dobrze przygotowany, ale jednak inna dyscyplina sportu mm -hmm. już było zupełnie inaczej. Natomiast w wodzie no to jest Teoretycznie no nic się nam nie może stać. To prawda, ale no to z czego to wynika? No bo z jednej strony więcej ludzi pływa. Ja mam wrażenie, że rodzice, dzieciaki zapisują na to pływanie na początku, no bo jest to taki sport, który można od początku właśnie wdrożyć. Z drugiej strony masz takie mistrzostwa polskie. No na mistrzostwa świata kibice nie pojadą wszędzie, nie oszukujmy się, tylko jacyś Zajawkowicze. No i tam widzą te inspiracje. Nie oszukujmy się. No to, to, to dlaczego nie ma tych ludzi? Jak uważasz? Pływanie jest bardzo ciężką dyscypliną sportu. Da się to jakoś pokazać? W pozytywny sposób? Tak, jak żeby jak przyszli najbardziej kibice. Tak. Uważasz? Jak najbardziej, tak. Pokazać więcej relacji w zawodach, więcej o tym mówić, więcej plakatów, robić tury po Polsce, pokazywać, że pływanie to nie tylko jest ciężki sport, ale że też on może być fajny, że Wiadomo, czas, czasami trzeba więcej potrenować, trzeba przepłynąć tych więcej kilometrów. Moim zdaniem metody treningowe już się zmieniły. Mm -hmm. nie, no nie każdy musi być mistrzem, ale fajnie jest umieć pływać. No, później czujemy się bezpieczniej nad wodą. No, jak wiemy, no, co roku jest tysiące ludzi, się utopi podczas tego to okresu prawda. letniego. Tych basenów jest coraz więcej. No, jeszcze większa popularyzacja tego pływania. My jako piąty styl staramy się to robić. Staramy się zachęcać ludzi właśnie do pływania, pokazywać, że, że to jest prozdrowotne, tak. że A ja się... sam zacząłem pływać, ponieważ miałem wadę postawy i krzywy okay. kręgosłup. No teraz raczej na to nie mogę narzekać, bo jak wiem, no sylwetka pływaków jest dosyć dobra. Mm -hmm. I... A da się zrobić z tych zawodów takie show? Jak najbardziej to jest. Można coś takiego zrobić. Była taka tak liga. Jak NBA, nie wiem. Była wiesz, taka liga ESL, gdzie właśnie ściągali najlepszych zawodników, były transmisje w internecie, jednak no, przyszła pandemia i mhm. ten cały biznes, można powiedzieć, tak jakby zawinęła. No, Czyli da się, trzeba nad jak tym troszkę da się, popracować. najbardziej, da, da się. Są takie zawody w Polsce, na których jest super atmosfera. Ala, chyba tak, tchórz mówiła. Tak, we Wrocławie są zawody Petrusewicza, są super światła, jest DJ. No Naprawdę można to I zrobić. I jak tam z kibicami jest? Full. Tak? Jest full. Cały basen wow. no, chyba już nawet sprzedają bilety tak... na to, na, na to żeby wejść na trybuny, więc jak najbardziej można to zrobić, tylko trzeba chcieć. No. Super. Oby, oby Czyli... kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Polski w Lublinie nie, nie wyglądały tak jak zimowe Mistrzostwa Polskie, bo to będzie tragedia dla polskiego pływania. Mm -hmm. Ateny, Pekin, Londyn, Rio, Tokio. Dużo tego? 20 lat w sumie. Wynikowo Ateny, Pekin, ale tak dla ciebie takie wspomnienie w głowie z tych igrzysk. Z drugiej strony w Tokio byłeś chorążą reprezentacji, tak. jak pamiętam. Jak myślisz sobie igrzyska, to które przychodzą ci pierwsze do głowy? Jakie wspomnienie? Super, super organizacja, zawody. No to Każde igrzyska mają coś w sobie, to nie tak, że, że każde, a te na przykład w Londynie były najlepsze. Okay. Na każdych igrzyskach było coś, coś super. Może w Rio, no niekoniecznie te y, nasze budynki były koniecznie dobrze przygotowane. Rury, rury się zatykały, czy tam nie było wody, no. Takie problemy były, ale zawsze tam atmosfera jest super. Jak jeżeli się widzi tych wszystkich sportowców z całego świata, czyli widzimy tych y, tylko na eurosporcie, czy gdzieś w jakichś relacjach nagle y, ci wszyscy sportowcy chodzą w jednym miejscu. No to jest super. A I... kogoś spotkałeś ktoś i tak y, w pamięci. Federer, y, Djokovic, o, nadal. To... Też wiedziałam. Y, Serena Czakowicza. Williams y, Venus. No Po prostu. Ja, ja bardzo lubię oglądać sport i, i tych ludzi, jeżeli się widzi właśnie, czy w innych dyscyplinach sportu, no to naprawdę robi, robi to wrażenie. Czy Dream Team chyba w 2008 roku, tam Kobe Bryant. Wow. I... No to ty masz dużo tych wspomnień. Więc no, trochę tych. A sportu... masz z kimś, z kimś zdjęcie z takim? No właśnie wtedy jakoś nie wiem, czemu wtedy, nie robiłem. Wtedy były Nokie w... 30-30. <laughs> tak, jakoś jakoś to wtedy inaczej wyglądało. No ale tak, no takie zdjęcia, no, to by były, to by była super pamiątka. A powiedz mi, byłeś na jakimś takim starcie kogoś na igrzyskach? Tak, w Tokie który... widziałem sztafetę 4x400, jak zdobywa złoty medal. Okay. Absolutny czad, emocje, ciary na całym ciele. Mm -hmm. Coś mega wielkiego, zapamiętam to na pewno do końca życia, czy... Karol Bielecki widziałem go w Rio na meczu, właśnie w piłkę ręczną, jak chyba ze Szwedami grali. I pamiętam właśnie taką e, sytuację, że krzyknąłem jazda polska i tak Karol taki coś tam robił, szukał w, e, w plecaku, w torbie i tak nagle spojrzał w moim kierunku no normalnie, aż się wystraszyłem. Takie ciary też przeszły po całym ciele. To, to spojrzenie takiego zabójcy, że za, on, jest, on już był gotowy na, na rozwalenie tych Światów mm -hmm. i wygrali wtedy. Mm -hmm. Absolutny czad. Okay. Wow. A stroje olimpijskie, no masz... Y... Pięć walizek olimpijskich. Czy kolekcjonujesz te stroje? Czy wszystkie pooddawałeś? Nawet chodzi mi o te oficjalne, bo to też śmiesznie się zmieniało. Ja pamiętam w Londynie, no szczerze nie były one fajne później, więc ja co prawda ja nie byłam, widziałam ze zdjęć. Yy, czy masz to jeszcze jako mam, pamiątkę? Mam pamiątki, zacząłem to zbierać te, te, te ciuchy i taki mój plan, że właśnie kiedyś zrobię sobie takie ogromne pomieszczenie, gdzie, gdzie te wszystkie pamiątki sobie zamieszczę. Na na, na ścianach. Mega, no mam nadzieję, że będę miał taką mega kolekcję. No te stroje, a garnitury nawet chyba garnitur mam z Aten z 2004 roku. No to teraz to już byłby taki retro, nie to wraca tak, do mody. Tak, tak, i no, te stroje mam, więc na pewno je sobie gdzieś jakoś wyeksponuję. Okej, okay, a jeszcze jakieś pamiątki z tych igrzysk? Masz, bo ja na przykład zbierałam piny, nie? Że chodziłam i się czułam jak na targu, że po prostu. Kołdry. A, no też dwie ukradłam. Też, też. Były, A ty także, masz z każdych igrzysk? Z, z dwóch mam, z, nie, z Londynu, mam z Rio i w sumie z Tokio chyba też to trzy. Okej, okay, czyli na początku, jako troszkę tak, żółto dzieł, Potem Można zatem. było je sobie brać, to nie było tak, że to była kradzież, tak? no, no, ale wiem. jak najbardziej można było, było sobie je zabierać jako pamiątkę. i. Czyli zatem ten jest Pekinu, ci brakuje? Tak, tak. Wtedy jakoś, wtedy o tym tak nie myślałem, żeby sobie robić już pamiątki, no byłem młody, mówiłem, a przyjadę na kolejne igrzyska takie. Bo... I tak się zdarzyło. Eee, czyli ta kołdra też może być motywacją w Paryżu. Też, nie też nie? jest takie fajne, no i taka pamiątka, no i śpię pod olimpijską kołdrą. To prawda. A powiedz mi, jak wspominasz bycie chorążem reprezentacji jeszcze? Też super wrażenie. Jednak miałem troszeczkę małe rozczarowanie, ponieważ, no wiemy, to była wtedy pandemia i pamiętam, jak wchodziliśmy na ten stadion. On no, był praktycznie pusty. Mm -hmm. To, że może tam w telewizji było widać, że pokazywali tam prezydentów, tak. działaczy czy ludzi znajdujących się trochę na, na, na tej płycie stadionu, ale wokoło było pusto i to było takie. Kurczę, nie było tej adrenaliny takiej, że serce mi tak szybciej zabiło. A byłeś, to było, byłeś na, w ogóle na otwarciu innych igrzysk, czy tylko? Nie, jak tylko, byłeś? tylko raz i okay, właśnie w Tokio. w Tokio, tak, i, i nie miałem takiej możliwości, znaczy nie chciałem może, bo też wiadomo, że to wracamy później tam około drugiej w nocy, tak. jesteśmy zmęczeni, a jednak tam zawsze dwa dni później miałem starty, więc rezygnowałem. Z y, pójścia na otwarcie igrzysk, ale w toku powiedziałem sobie, że jak najbardziej. Do tego zostałem już o więc. No właśnie, y... mówi się, że to jest klątwa trochę, nie? Jak ty do tego podeszłeś? Y, totalnie na lajcie. Ja już wiedziałem, że to są moje piąte igrzyska. Raczej tam y, przyjechałem, oczywiście, Uż, walczyć o jak najlepsze ale miejsca. Ale że to nie jest klątwa, ale... tylko już to tak, jest wielkim. Tak, to już było w jakim wielkim A Powiedz. Co kochasz w tym pływaniu? Tak, na koniec Cię zapytam, że przez tyle lat Ci towarzyszy i mam wrażenie, że nie przestanie. Ja super się czuję po pływaniu. To jest takie, ta głowa jest taka świeża. Może ciało jest zmęczone, ale umysł, mózg jest tak jakby bardziej dotleniony. Yy, I wtedy fajnie mi się pracuje. No dobrze, Paweł. To i ostatnie trzy pytania, takie szybkie. Gdybym nie był sportowcem, byłbym. Yy, sportowcem? Siatkarzem? <głos> <głos> Najlepsze sportowe wspomnienie. Yy, tytuł mistrza świata w Montrealu. I moje motto. Moje motto: nigdy się nie poddawaj. Dziękuję Ci bardzo i ja Ci życzę, żebyś tą kołdrę z Paryża przywiózł mimo wszystko dziękuję. jako taki mały akcent olimpijski. No i zachęcam słuchacza, słuchaczy do śledzenia Pawła, no bo ta kariera jest imponująca i dalej trwa. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję i powodzenia. Bardzo. Pozdrawiam.